Ja będę się starał mówić na tyle jasno, ile potrafię, żeby nawet intelektualne skrzydło PiSu to zrozumiało. Ludzie się dzielą na dwie rasy, myśląca i niemyśląca. Jezu, jacy idioci nami rządzą. To jest Polska, ale nie Polska pisowska. Czas tego szaleńca, patrioty. Ćwok, ćwok. Po prostu ten chamski rechot, Hołota. Obrzydliwie załgany Ziobro niż hipokryta zakłamają do szpiku kości Kaczyński. Ci dwaj, których nawet nazwisk nie chcę wymieniać, nazwiska na pewno zapomniała. Się dziwię, że panowie zapraszają tych ludzi. Wczoraj jakiegoś durnia zaprosiliście, który powiedział, nie wiem jak się nazywa, jak Bulc czy Bulc. Skompromitowali, tak kłamią, tak bredzą. Nienawiść, mówię, zalewam mózg. Do Putina, Erdogana i Orbana. Tam jest tam mu miejsce, bomb z Polski. Ty szkodniku, ty wrogu demokracji. Czy pani jest głucha? Niech pani idzie do PiSu, do tych pisowskich lizusów swoich. Proszę nie rozmawiać ze mną, pani rozbije kamerę. Bez mojej zgody proszę mnie nie filmować. No? Rozczacką pani kamerę, rozczacką. Nie mam ochoty, żeby mnie pani filmowała. Wąt sąd. To jest pani od tego filmu Solidarni, tak? Tego pisowskiego paskudztwa, tak? Caryco Katarzyno Wielka. I nawet tym kreaturom, których niektórzy udają posłów, tym próbówkom, tym ormowcom Solidarności w niebieskich kaskach, którzy hańbią nas, to niech pamiętają, że ta walka się dopiero zacznie. Oni tej walki nie wygrają. To jest początek, a nie koniec. To jest smacznego, niech pan tam się tylko nie udławi przypadkiem. Proszę ode mnie odejść. Odejdą jak zły sen, jak zmora, jak wiele dyktatów na świecie w historii. Może pan Kaczyński miał jakieś objawienia do Bartolomeusza? Obłudzonych, okiemanionych ludzi przez ciemnych księży, którzy kłamią zambony, którzy są zaprzeczeniem swojej misji. Ci idą po nas, pamiętajcie o tym i bronimy się razem, i miasta, i prowincja, bronimy się razem przed tą pisowską zarazą i wtedy wygramy. Bezczelnie ustawić cały ten spektakl obłudy. I jeszcze jedno, jak słyszę wasze ujadania, jak widzę wasze narodowe twarze, to chciałbym sparafrazować wielkiego Wojciecha Młynarskiego. Bom już nie pachole, żebym ja był taki zdrowy, jak ja was. Ciszej, panie Katarzyno, ciszej, panie Katarzyno Wielka. Amant od siedmiu boleści się znalazł. Bohater, satyryk od siedmiu boleści. Ćwok, ćwok. Jest to po prostu nikczemny dureń. Karmy moralne. Taką decyzję w zasadzie podejmują moralne karmy. Dewocyjna, absurdalna. To są święte, nienaruszalne. Oni mają o świętości mówić, oni przy krzyżach stoją, krzyżami się zasłaniają. Plugastro pisowskie, proszę państwa, które Polska kiedyś odrzuci. I wszyscy ci, którzy dzisiaj PiS wspomagają, Kościół niestety zapisujący czarną, haniebną kartę, bo milczy w tej sprawie swojej historii, zapłaci również cenę za pomaganie pisowskiej dyktaturze. Ciszej tam będzie głosował za skasowaniem tego pisowskiego idiotyzmu. Dziękuję bardzo. Dzisiaj muszę walczyć z pisowską, plugawą, podłą, infantylną dyktaturą. To jest recydywa komunizmu. Nienawiść, mówię, zalewam mózg. Widzę i wasze chamstwo niczego tu nie zmieni, którzy wyświadczają temu oligarze różne przysługi i prezenty, a w zamian za to otrzymują polityczne poparcie. No to jest sytuacja niemoralna i korupcyjna politycznie. Panie Stefanie, czy ma pan godność? Co mam? Godność. Co to znaczy? Zgaduje pan lepera i skończy pan jak leper. Mamy tutaj przykład niebywałej obłudy i właściwie zasada takiej przyzwoitości, szacunku dla prawdy, dla godności nakazałaby ten projekt obłudy odrzucić.